Polska nie może być popychadłem, nie może działać na telefon, tak jak teraz. Prezydent nie może z dnia na dzień zmieniać stosunku do sąsiadów, tak jak to robi Bronisław Komorowski. Polska powinna być liderem regionalnym, wokół siebie skupiać państwa, które mają podobne zagrożenia i wyzwania. Przede wszystkim Węgry, Czechy, Słowację, a także Białoruś, dopóki tam jest jeszcze suwerenny prezydent. Dzisiaj cynicznie nas pchają ku wojnie. Cynicznie wiedząc, że dzisiejsza Polska tej wojny wygrać nie jest w stanie. I bardzo mi jest przykro z tego powodu, że dzisiejsza Polska nie jest w stanie wygrać wojny. Ale skoro nie jest w stanie wygrać wojny, to znaczy, że może ją przegrać. Więc dlaczego pchają nas ku wojnie cyniczni politycy? Ku wojnie, którą na pewno teraz przegramy. Mi się w łebie nie mieści, przecież pierwsze nasze pojawienie się tego Marszu Niepodległości z 2019 roku, to w tych TVN-ach trąbili tylko, kto za nimi stoi, kto za nimi stoi, kto za nimi stoi. To było jedyne pytanie i PiS to samo, kto za nimi stoi, a kto ma za nami stać? Wkurwieni ludzie za nami stoją, bo idę może rządzić krajem 40-milionowym narodem z 1000-letnią historią, jak stadem bydląt. Przewali nas w Brukseli. Wyssają pieniądz z gospodarki. Trzeba zlikwidować ZUS, który jest bankrutowaną piramidą finansową i koniec. Władza naszego pokolenia jest tragiczna. Ja będę niedługo żegnał kolejnych kolegów, którzy wyjeżdżają do Niemiec, do Wielkiej Brytanii czy do Austrii po to, aby tam zmywać naczynia. A oni pokończyli uniwersytety, wydziały ekonomiczne, mają dobre kierunki kształcenia i będą zmywać naczynia tylko dlatego, aby my tutaj w Polsce godnie żyć. Polska musi szukać nowych kierunków. Podlasie, z którego się wywodzę, bardzo bogaciło się na handlu z Białorusią, który dziś jest zamknięty przez zdradziecką politykę tego rządu. Białystok rozkwitał w latach 90. Zwykli mieszkańcy tego miasta kupowali mieszkania, nie na kredyty. Kupowali za gotówkę, bo było ich stać na to. Stać dlatego, że bogacili się na handlu z Białorusią, ze zwykłymi naszymi braćmi z Białorusi. Dziś jest nam to uniemożliwione, dlatego że jesteśmy wasalem Zachodu. Tylko jeżeli pojedziecie kiedykolwiek na Białoruś, to tam nie spotkacie polskich banków, bo nam nie wolno. Natomiast spotkacie tam Deutsche Bank, Raiffeisen Bank i inne instytucje zachodnie, które w taką politykę się po prostu nie bawią. Zupełnie nieprawdziwy jest ten stereotyp, że maszerujemy raz do roku. O tą niepodległość duchową walczyliśmy przez ostatni rok i zrobiliśmy bardzo, bardzo wiele. Odbyliśmy w całym kraju dziesiątki dyskusji, choć liderów, którzy jeżdżą, nie jest tak wiele. My, narodowcy, już raz żeśmy to zmienili. Już raz, od końcówki XIX wieku, po połowę wieku XX, przeoraliśmy polską rzeczywistość. Przeoraliśmy polskie myślenie. Zbudowaliśmy elity. Tylko to wszystko zostało przez historię brutalną niestety zniszczone. I dzisiaj po 100 latach jesteśmy znowu w tym samym miejscu. Znowu mamy do czynienia z elitami, których nawet ci, którzy mają dobrą wolę, opowiadają pierdoły. I mamy do czynienia z pierdołami na szczytach władzy.